Witam Państwa bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witamy ojca Bruno Lewandowskiego. Kontynuujemy naszą rozmowę o hospicjum, o życiu w hospicjum. No to skończyliśmy naszą rozmowę w temacie różnych osób z różnego wyznania. I to jest też tak, że oprócz ojca są jeszcze, nie wiem, przychodzi pastor, czy przychodzi jakiś mnich, nie, tylko ojciec jest. To, no właśnie, jak wtedy odnaleźć się w tej posłudze? Tylko ja z tym, że jeżeli jest potrzeba duchownych danego wyznania, też jest wzywany. Na etacie jestem tylko ja. Jak się odnaleźć? Myślę, że wiara buduje na człowieczeństwie. Trzeba być człowiekiem. No, i na tej płaszczyźnie buduje się wszystko. Ale to ma ojciec na przykład takie rozmowy, powiedzmy, teologiczne? Tak, z takimi się, osobami z różnych wiar? Jednym z sakramentów jest namaszczenie chorych, prawda? Mm-hmm. Podczas każdego przyjęcia zadaję pytanie, czy miała pan, pani przyjęty ten sakrament ostatnio? Ten sakrament jest udzielany mniej więcej raz do roku. Ale to nie jest ostatnie namaszczenie, tylko sakrament namaszczenia chorych. No właśnie, sakrament namaszczenia chorych zwykle jest myślany jako dokładnie, właśnie to już tam słowa ostatnia. To nie jest ostatnia. Namaszczenie, tylko sakrament namaszczenia chorych. Proszę mi uwierzyć, że ludzie podchodzą różnie. O tak, miałam przyjęty, prawda, bo proszę go udzielić, albo proszę go udzielić, ewentualnie nie, prawda, i zdecydowane nie. Dobrze, nie ma problemu. Czasem jest tak, iż osoba po pewnym czasie o ten sakrament sama prosi także o spowiedź. Proszę mi uwierzyć, że... A zdarzyło się, przepraszam, że przerwę, a zdarzyło się ojcu na przykład, że w hospicjum ktoś przyjął chrzest? Tak. To proszę mi opowiedzieć, tak, ojcze, o tym. Tak, jak już poprzednio wspominałem, myśmy u nas panią, która była muzułmanką, znaczy z Tatarów polskich, i ta pani poprosiła chrzest. I to uroczystość była. Ten chrzest był udzielony. Była pierwsza komunia święta. Też u tej pani, czy kogoś? Też, prawda, ale też u innych, prawda. Także wiem, że ojciec Piotr w szpitalu udzielał ślubów, prawda. Znaczy towarzyszył przy zabaciu sakramentu ślubu. Także to nie tylko namaszczenie chorych, prawda, i ostatnia prosta. Nic straconego do tego, żeby cieszyć się z takich uroczystości. Dokładnie. To jest łaska Pana Boga niesamowita. Iż, ponieważ kto był pierwszym świętym w Kościele? Matka, ale ojciec ma pytania. No mam. No, świętym? Tak. Oficjalnie, no, prawda, kanonizowany przez samego Pana Jezusa. Dobre pytanie. No z apostołów to przez samego Jezusa to nie. No nie przychodzi mi na myśl. No to ja podpowiem. Pan Jezus powiedział do niego, dzisiaj będzie ze mną w raju. A, ojcze. No tak, ukrzyżowany razem z Jezusem. Czyli w ostatnim momencie. I to wcale nie ten, który był cały czas przy Panu Jezusie. Tylko właśnie ten. No i tak mówimy jeszcze o Szczepanie, nie? Że pierwszy męczennik, Szczepan Święty. A tu jeszcze wcześniej. A to jeszcze wcześniej. No proszę, w ogóle o tym nie pomyślałam, że tak może być. Opowiadam ci, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Także no, jedyny pewny święty, który jest kanonizowany przez Pana Jezusa samego. Dobry łotr. No tak. Jeszcze małe ciekawostki. Znajdą się. Dobrze. Zaskakujące pytanie, zaskakująca odpowiedź, ale no, w życiu bym nie pomyślała o tym. Hospicjum to jest takie dobre miejsce, które uczy też wiary. Że Pan Bóg wie, co robi, że cokolwiek się dzieje, Pan Bóg jest, Pan Bóg czuwa i wie lepiej, co jest najlepsze. Może nie mówimy wprost o Panu Bogu, wielkich słów się tam raczej nie używa, po prostu się żyje. Wydaje mi się, że to jest takie to, co ojciec mówi, ale też, że
to jest takie zaufanie do Pana Boga, bo przecież ojciec nie jest tam 24 na dobę, ciągle gotowy, zwarty. No, w końcu gdzieś te siły trzeba też regenerować. Więc to jest też trochę takie chodzenie po wodzie. Znaczy dla mnie by było, że wychodzę z hospicjum, a może coś by tam było akurat potrzebne. Do czego się nauczyłem w hospicjum? Hospicjum to też takie miejsce, w którym się zmagamy się nieustannie wręcz ze ścianą bezsilności. Człowiek nie lubi być bezsilny. No jest to chyba jedno z najtrudniejszych odczuć. Uciekamy w zadania, w akcje, uciekamy w działalność. Mhm. Uważamy się za supermenów. Że to prawda. Że wszystko, że może... Też się nam czasami wmawia, nie? Dokładnie, że chcieć to móc. Tak. Że chcieć to móc, nie zawsze. Chciałoby się, żeby ci ludzie żyli, chciałoby się, żeby chory nie cierpiał. No czasem jest się bezsilnym. No i też jest od strony chorego, też jest bezsilny, po prostu jest choroba. I w większości wypadków gdzieś tam w pewnym momencie jednak trzeba się pogodzić z tym, że no już jest się bezsilnym i koniec. Dokładnie i w tym momencie jest miejsce dla Pana Boga. Pan Bóg jeszcze mocny, Pan Bóg jeszcze wszechwładny. Trzeba po prostu pewne rzeczy, wtedy się po prostu pewne rzeczy oddaje Panu Bogu i tyle. A miał ojciec takie zdarzenie na przykład, że bardzo ojcu na czymś zależało i tak ojciec robił, ale wtedy, kiedy się ojciec wycofał, to Bóg wszedł i zrobił swoje? Bardzo często. Panie, bo bardzo często mi się wydaje, że prosimy Pana Boga o taki czerwonego malucha, który stoi pod oknem, mm-hmm. a Pan Bóg ma dla nas przygotowanego złotego Rolls Royce'a za rogiem. Mm-hmm. No taki rysunek widziałam gdzieś w internecie, kiedy stoi mała dziewczynka, Jezus wyciąga do niej rękę, żeby oddała mu małego misia, mm-hmm. a z tyłu trzyma takie ogromnego. Dokładnie. No więc to, no tak, to nam się wydaje. No i to, mamy z uporem maniaka, prosimy o tego czerwonego malucha mm-hmm. i tylko tego czerwonego malucha, żadnego innego, prawda? Inny samochód nas nie interesuje, a złoty Rolls Royce czeka za rogiem, którego nie widzimy. I myślę, że na tym polega też taka wiara nasza, że odpuszczamy sobie te nasze oczekiwania. Wyobrażenia. A polegam na tym, na Panu Bogu, który wie lepiej, który wie czego nam potrzeba. Mhm. A taki, gdyby ojciec tak ze swojej strony jeszcze tak doradził, kiedy mamy osobę chorą i jak jednak puścić wodze i dlaczego puścić wodze i czemu nie brać tego krzyża takiego na siebie? Kiedyś przeprowadzono badania w pewnym uniwersytecie amerykańskim na temat, co jest najtrudniejsze. Czy najtrudniej, na czym polega trudność? Czy dano wtedy trzy kamienie, jeden ważył pół kilograma, drugi ważył 2 kilogramy, trzeci ważył 10 kilogramów i trzeba było je udźwignąć. 10-kilogramowy kamień przez minutę, 5-kilogramowy przez 5 minut, 0,5-kilogramowy przez 2 godziny. I proszę uwierzyć, że doszli do wniosku, że cała trudność nie polega w ciężarze kamienia, tylko w czasie. Mhm. Co więcej, gdyby człowiek miał jakiś taki licznik, prawda, który odmierza, ile mu jeszcze życia zostało, do tego można by było się przygotować. No ale nie mamy takiego licznika, dokładnie. I to, więc może być w każdej dokładnie. Chwili. Dokładnie. I to z drugiej strony goli się z takim licznikiem na czole, żadna przyjemność. Także Pan Bóg wie, co robi, ale chodzi mi o to, iż cały taki problem, trudność nie polega w fizycznej opiece, tylko w zmęczeniu materiału. Musimy przyjąć po prostu, że jesteśmy ludźmi, a nie halosami. Dokładnie, a nie robotami, prawda? Mm-hmm. A nie mechanizmem. To nie szuka, kiedy paść. Ten, kto się opiekuje, także musi, dobrze by było, gdyby zadbał o siebie. Mm-hmm. No bo nie pomoże.
Co z tego, że się zajedzie, co z tego, że padnie, a co potem? No, zwykle jest tak, że gdzieś tam w końcu ten stres albo depresja działają somatycznie, więc ciało też odmawia posłuszeństwa. Proszę mi wierzyć, jak już mówiłam, że ten wybór między domem a hospicją nie jest prosty i to, że chory trafia, to najczęściej wtedy, kiedy rodziny już nie ma siły. Bo dopóki może, to opiekuje się w domu, ale nie ma nic złego w tym, że osoby, które potrzebują pomocy, opieki, są oddawane do hospicji. No właśnie ten program między innymi podjęłam się go zrobić, żeby też pokazać osobom chorym, że to nie jest kwestia tego, że je odrzucamy, to nie. Że już... Kiedy pacjenci do nas trafiają, prosimy rodzinę, żeby traktowali pokój, w którym leży członek rodziny, jako dodatkowy pokój ich w domu. Mhm. W hospicjum nie ma godzin odwiedzin. Mhm. Od rana do wieczora można być, można przychodzić, można towarzyszyć. Mhm. I o to też prosimy, bo żaden z pracowników rodziny nie zastąpi. Jak mówię, można być od rana do wieczora. W niektórych uzasadnionych przypadkach można też nocować na materacu, czy prawda, urządzamy tak, żeby było to jak najlepiej. Ale jak najbardziej, bez kontaktu z rodziną to jest raczej niemożliwe. Albo bardzo trudne. Czyli możemy po prostu w cudzysłowie zamieszkać razem z naszym chorym. Dodatkowy pokój we własnym domu. Mhm. No to jest cudowna wiadomość dla tych, którzy mają właśnie problem z tym, żeby... No niestety wraz z chorobą życie nie staje. Mhm. Trzeba do pracy pójść, trzeba do szkoły pójść, trzeba pójść do sklepu, trzeba się pozałatwić swoje sprawy. Na to potrzeba czasu i swobody. No tak to wygląda. Szczególnie jeśli są to rodziny pokoleniowe, wielopokoleniowe, mieszkające w jednym domu. Dokładnie. No to tak, no to jest to trudne, szczególnie w wypadku kobiet, kiedy właśnie te obowiązki, o których ojciec powiedział, a jednocześnie jak gdyby też w sobie mamy to, że jakby rola kobiety to jest opieka właśnie też nad chorymi, nad tymi dzieciakami, które tam biegają, dopiero startują w życiu. Proszę też zobaczyć, pani Ewo, na przykład takie najczęstsza sytuacja bloku M2, M4, M3, trzy pokoje, prawda, dwa pokoje w domu, mieszkaniu, nie daj Boże, na wyższym piętrze. Mhm. No jest to problem. Do tego jeszcze rodzina, czyli małe dzieci również. No i teraz pytanie, kim się zajmować? No właśnie też mówiłam już we wcześniejszej rozmowie z panią doktor, z Marzenką, że no właśnie mam takiego znajomego, który sam zdecydował się na pójście akurat do sióstr. Więc kiedy dowiedział się o swojej chorobie, okazało się, że to jest na tle też genetycznym. Sam zdecydował, że idzie do ośrodka. No nie było to łatwe, bo to trwało jakieś 2 lata, żeby w ogóle faktycznie to się stało, bo było trudno rodzinie przede wszystkim jakoś tak się z nim rozstać, bo to 3 dzieci w różnym wieku. I on właśnie powiedział w pewnym momencie, że on już musi, bo on już nie jest w stanie zejść z 3. piętra na dół. I poszedł tam do ośrodka, co nie było dla rodziny łatwe. Jednakże zobaczyli w tym taki dobry owoc, bo kiedy córka, będąc w szkole muzycznej, grała na jakimś instrumencie, miała koncert, to siostry go pakowały do samochodu i go tam na ten koncert zawoziły, co byłoby zupełnie niemożliwe w sytuacji, gdyby on był w domu. Więc, a też mamy takie tendencje do zamykania chorych w pokojach, żeby mieli cicho, żeby mieli spokój, bo oni potrzebują spokoju, a to chyba właśnie chodzi o to, żeby byli wśród tych, którzy no właśnie są zaganiani, krzyczą, wrzeszczą, bawią się, coś tam robią, dzieciaki i tak dalej, jeżeli już w ogóle ten chory jest w domu, nie? No, ale właśnie chciałam się zapytać o to, jak to wygląda w hospicjum, o ten dzień. Dlatego, że wydaje mi się, że to tak jest, że
No rano jest pewnie ruch, no bo to tak jak zwykle w szpitalach jest ruch, rehabilitacja, jakieś badania, coś tam i tak dalej, niekoniecznie sympatyczne i miłe, w zależności od stanu chorobowego danego pacjenta. No ale co potem? Bo ja pamiętam, jak sama byłam w szpitalu, że w pewnym momencie to wszystko zwalnia. Jakiś jest taka pora w ciągu dnia, że tam jeszcze do obiadu to jeszcze coś się dzieje, coś tam, a potem to wszystko zwalnia i ten okres do tego, aż się idzie spać, jest naprawdę trudny. I co wtedy się dzieje? Gdzie jest ten aspekt nieleżenia w łóżku i patrzenia w sufit? Mógłby ojciec uchylić trochę drzwi? Jasne, dobrze. Ja, jak wygląda plan dnia w hospicjum, mniej więcej stały. Rano powódka, mycia, toalety, które trwają do godziny 12 mniej więcej. W międzyczasie o godzinie 9 wtedy faktycznie jest ten obchód lekarski, to wszystko, to, o czym pani mówi, te wszystkie odwiedziny, chory, lekarze, pielęgniarki w tym czasie. Ruch jest, prawda, o godzinie 9 jest śniadanie, opiekunowie i pielęgniarki karmią chorych po prostu w tym czasie. Potem chwila przerwy dla personelu na własne śniadanie. W tym czasie chory odpoczywa po śniadaniu. Krótko, to nie trwa długo. Później jest dalszy ciąg toalet, czyli opiekunowie idą i myją pacjentów, tych, którzy nie są samodzielni. Ci, którzy są umyci, w tym czasie są zabierani przez fizjoterapeutów, prawda? I albo na ogród, który mamy wspaniały, piękny, jeżeli jest ciepło, albo do pracowni terapii zajęciowej, gdzie mogą malować, pracować plastycznie, tudzież spotkać się ze sobą. Tu też jest ważny taki element kontaktu między sobą. Człowiek chory w domu leży w czterech ścianach, patrzy się w sufit. No, w większości wypadków tak. Natomiast w hospicjum osoby, które jeszcze funkcjonują w miarę normalnie, tworzą wspólnotę. Tworzą rodzinę. Czyli jest jakieś takie miejsce, gdzie mogą pójść i się spotkać i coś razem zrobić. Jasne. No właśnie, ale to tak mówi ojciec do tego obiadu. A co po tym obiadku? Po obiedzie jest, prawda, obiad mamy o godzinie 13. Później od godziny 14 jest msza święta w kaplicy. A później w ciągu dalszy na dworze albo, prawda, pracownie terapii zajęciowej. Czy tam jest, w tej terapii zajęciowej mamy tylko malowanie, rysowanie, czy coś takiego? Mamy terapeutów zajęciowych, prawda, którzy się tym zajmują, którzy dbają o to, żeby to nie było tylko jednostronne, jednolite i takie nużące, tylko książka nowa. Mamy też terapię muzyczną raz w tygodniu. Przyjeżdża do nas pani, która śpiewa, prawda, które wspólne muzykowanie, prawda. Zabawnie to wygląda czasem, jak uczymy się grać na różnych, prawda, instrumentach, gramy wspólnie, śpiewamy. Także, a ojciec na czym gra? A to różnie w zależności od tego, co podadzą. Co podadzą? Bębenek, trójkącik. Tak, tamboryna, prawda, takie rzeczy najprostsze. Śpiewam piosenki z lat młodości, prawda? Rozumiem. Także życie kulturalne kwitnie. No ale też czasami wiem, że macie gości, bo na przykład Dani Śmiertelni, to następni pewnie będą moi rozmówcy. Wielką pomoc mamy właśnie dzięki właśnie żołnierzom z AWL-u. Pozdrawiam serdecznie księdza Maksymiliana i żołnierzy. Bez nich i w ogóle wszelkich wolontariuszy. W hospicjum są też i wolontariusze, którzy przychodzą, którzy opiekują się chorymi, czy biorą ich na spacer, czy czytają książkę, czy po prostu są z nimi. No właśnie widziałam u nich takie zdjęcie na Facebooku, że przyszli do państwa, do hospicjum, wyciągnęli wręcz pacjentów na łóżkach. Tak, bo w ten ciepły oczywiście dzień. Na ogród nie jedą tylko osoby samodzielne, tudzież prawda, na wózkach, ale to są też wywożone osoby na łóżkach. Także
dla mnie to jest normalne. No tak, no, ale teraz, to właśnie to jest znowu burzenie, proszę ojca, tego obrazu takiego. I teraz proszę sobie zestawić obraz osoby chorej, która leży w domu, patrzy się w sufit, dają na czwartym piętrze mieszkającej, z obrazem hospicyjnym, który jest, prawda, że chory bierze naród. Niejednokrotnie, nie jeden chory mówi, że był na dworze po raz pierwszy od iluś tam lat. A to jest coś, co naprawdę, co lubią i wręcz domagają się tego. Taka ciekawostka. Jest kilka, można powiedzieć, takich faz pobytu w hospicjum. Na początku jest taki bunt. Co ja tu robię? Niedowierzanie. Ja jestem zdrowy, tylko się wyzdrowieję, tylko się podleczę. No albo i inna wersja, rodzina mnie tutaj wcisnęła. Tak, prawda. Niektórzy owszem chcą przyjść samodzielnie, prawda, ale najczęściej jest taki błąd, taki opór. Później jest taka faza wyciszenia, czasem wręcz lekkiej depresji, no bo konfrontacja z życiem, z tym, że się nie potrafi wszystkiego, no czasem bywa bolesne. Niektórzy z nas nawet nie umieją prosić na przykład dokładnie, o pomoc. Dokładnie. Co więcej, wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę, gdzie jesteśmy i dlaczego tu jesteśmy, no to też nie jest takie przyjemne i w tym momencie jest taka depresja wręcz. A później, kiedy pacjent przekonuje się, że jeszcze żyje, że jeszcze nie umiera, że jeszcze coś tam jeszcze może, jest taki spokój, wyciszenie się i tak naprawdę od tego momentu się wszystko zaczyna. Takie, że... I stąd ta radość, o której mówię na samym początku, nasze spotkanie, że jeszcze żyjemy, bo hospicjum to też życie. To zresztą pytała się pani kiedyś, pani Ewo, na temat przygotowania na śmierć, prawda, w hospicjum, tak, nie? Padło takie pytanie. Ja nie wiem, czy jest się w stanie przygotować. Zawsze za wcześnie, zawsze nie w porę. No mieliśmy tutaj właśnie rozmowę z Renią, o której tam gdzieś wspominałam przed spotkaniem. I ona powiedziała mi taką historię jej taty, ponieważ on był solidarnościowcem i został złapany, więc bito go po stopach, a potem jeśli nie zeznawał, to po całym ciele. No i właśnie ona mówiła, że on na przykład do kościoła, tam gdzie ma normalnie 5 minut, czasami szedł 1,5 godziny. W związku z tym było to na pewno bardzo trudne i on nawet prosił o śmierć. On już chciał tej śmierci. Więc nie każdy chyba jest tak, że... Powiem tak, odkąd pracuję, jak mówię, ponad 6 lat, ani razu, ani jedna osoba nie wspomniała mi o eutanazji. No to jest tak, to jest ten kolejny temat. Ani jedna osoba nie wspomniała mi pomimo słowem. Bólu i a cierpieli niesamowicie. Z tego, co widzę, z tego, co zaobserwowałem, każdy człowiek chce żyć. Nawet w najgorszym stanie fizycznym chce żyć. Wystarczy, jeżeli się koło niego usiądzie, jeżeli się do niego potrzyma za rękę, bo będzie. O wiele gorszym jest cierpienie psychicznym, kiedy jest się samemu, kiedy wydaje się wszystko bez sensu, kiedy się nie ma wsparcia. A wystarczy przy kimś posiedzieć, pobyć, posłuchać, czy nawet pomilczeć wspólnie, potrzymać za rękę. Kwestia dotyku niesamowita. Ja jeszcze tak już na sam koniec zadam takie pytanie. Czy są rodziny osób, które były w hospicjum i które odeszły już do Pana, czy one na przykład wracają, pełniąc rolę wolontariuszy? To jest kwestia indywidualna. Duży procent, mały procent. Są rodziny, z którymi hospicjum kojarzy się jako miejscem bólu, prawda, utraty, które uciekają. Ale owszem, są osoby, które spotkawszy się z hospicjum, do niego później wracają, czy pomagają na wszelkie inne możliwe sposoby. Właśnie jako wolontariusz. Na pewno miejsce, które zmienia człowieka,
Mhm. Zmienia spojrzenie na hospicjum, że to nie jest tylko miejsce, w którym jest cierpienie i czekanie, patrzenie w sufit i czekanie na śmierć, tylko wszelka pomoc po prostu. Mhm. No też się czują na pewno też się czują potrzebni. Dokładnie. Mhm. Na przykład była taka pani, która przychodziła codziennie do męża, miała problem z tym, że z pogodzeniem się z bezsilnością. Mhm. Z tym, że no jest się bezsilnym, że jedynie co to można tylko towarzyszyć, tylko być przy. Później przewoziła, angażowała się we wszelkie działalności, żeby tej swojej bezsilności coś, cokolwiek użyć dokładnie. Mhm. Później potem przez wiele miesięcy przyjeżdżała choćby poskładać ręczniki, prawda, czy prawda, pościel do szafy, prawda. I pani, która, robiła takie rzeczy, które takie około potrzebne. Dokładnie, jak najbardziej. Mhm. Tudzież, prawda, opieka nad ogrodem, to zaangażowanie, które są potrzebne, a na których nie zawsze mamy też jako pracownicy czas. Mhm. No tak, a to jest jednak ten ogród, o którym ojciec mówił, no to jest ważna sprawa, właśnie kiedy się wychodzi. Zapraszam natomiast do hospicjum. Natomiast ja jestem też właśnie taką osobą bardziej zadaniową. Pani Ewo, pamięta pani przypowieść o miłosiernym Samarytaninie? Tak, pamiętam. Pytanie, dlaczego on był taki miłosierny? Dlaczego był taki miłosierny? Znaczy, wiemy o tym, że wziął tego chorego, prawda, zaniósł do kaczmy, mhm, i pojechał sobie dalej. Cokolwiek tak. Dał. No oczywiście tam powiedział, że cokolwiek. Tak, cokolwiek wydasz więcej, ja ci zwrócę, kiedy prawda, będę wracał. Zwrócę ci pieniądze, jak będę zwracał. Ale tak naprawdę cała opieka nad chorym przypadła kaczmarzowi. No oczywiście to nie jest egzegetyczne to, co ojciec mówi, ale faktycznie, no tak, wszystko. No, w tym momencie. Ten pierwszy moment był Samarytanin, dokładnie, a potem. Ale cała opieka nad chorym przypada kaczmarzowi. Dokończymy zwykle myślenie na Samarytaninie. Dokładnie. I tak mi się wydaje, że hospicjum spełniał właśnie rolę tego kaczmarza. No, ale Pan Bóg zawsze jest obecny. No jak najbardziej. Nie odchodzi. Nie. Bez Pana Boga naprawdę byłoby to wręcz niemożliwe. Mhm. Kwestia wiary, nadziei. Ostatnio mówiłem o tym czerwonym maluchu. Tak. Więc kończąc tą rozmowę, szanowni państwo, pamiętajmy, że za rogiem jest, jak to był Rolls-Royce. Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mamy nadzieję, że ta nasza rozmowa też przybliżyła Państwu, że hospicjum to też życie. I dziękujemy. Bardzo dziękuję Pani Ewo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. A Paweł, która jest w ogóle... A dobra, przecież mamy tutaj zegarek. Co jagodą. Nie będzie tak hurtem cały dzień o śmierci, nie? Nie, no ja to wytrzyma. No, dlatego właśnie. To wytrzyma. No.